Michał Michalski, zwycięzca jednej z walk podczas Gali Fan 9 we Wrocławiu, pokonany Rafał Błachuta. No, w waszych rekordach po tej walce różnica jest taka, że ty masz piątkę po stronie zwycięstw, a on piątkę po stronie porażek. On rekord 9-5, ty teraz 5-1. Tak. No i jak się z tym czujesz? Bo sami państwo widzą, Michał no, ledwo stoi, proszę nam wierzyć. Ciężko wydarte zwycięstwo. Pierwszą rundę czułem, że przegrałem lekko, w drugiej nadrobiłem, a w trzeciej to już walczył charakter, prawda? No mega cenne zwycięstwo, z którego się bardzo, bardzo cieszę, bo wysokie nazwisko na mojej półce, to odhaczone, prawda? Znaczy dobre nazwisko w polskim MMA w wadze 7-7. Twój rywal, gdy widział tylko jakikolwiek zalążek niebezpieczeństwa w stójce, od razu starał się ściągać walkę do parteru. Deprymowało cię to w jakiś sposób? Nie, zupełnie nie. Byłem na to gotowy, bo całe przygotowania praktycznie było pod scenowaniem, głównie żeby w stójce ułożyć tą walkę i bronić obaleń. Udawało się bronić obale, no w stójce czuję, że nie do końca było tak, jak to miało być, prawda? Tam trafiłem chyba w drugiej rundzie, ale no mam sobie do zarzucenia trochę w stójce, że było błędów. Trzeba też Rafałowi oddać, że był też dobrze taktycznie przygotowany do tego pojedynku, bo jakby na potwierdzenie twoich słów można przytoczyć fakt, że zawsze jego problemy w każdej rundzie zaczynały się właśnie od stójki, dlatego prawdopodobnie tak bardzo chciał walczyć w tym parterze. Tak, widziałem później, że już Rafał na siłę szukał tego parteru, by nawet mnie wciągnąć do gardy. Mi to leżało, bo wystarczyło mi, że byłem w półgardzie, już wiedziałem, że z półgardy mi nic nie jest w stanie zrobić, że sobie poradzę, że albo przejdę, albo będę obijał. Największe niebezpieczeństwo oczywiście było w gardzie i ja na to cały czas się szykowałem, że Rafał jest groźny z pleców, dobrze poddaje. Rafał 14 miesięcy nie był w ringu, w klatko ringu, w klatce. To był jakiś twój handicap? Myślę, że poniekąd tak, bo jak ktoś rok nie walczy, no to jednak to czuć. Ja raz nie walczyłem chyba 8 czy 9 miesięcy i wyszedłem sztywny do walki, prawda? Także myślę, że po roku czasu, no to też to nie jest tak, jak to ma być, nie? I ostatnie pytanie. Co znaczy dla ciebie współpraca z Fight Exclusive Night? Trzy walki dotychczas twoje dla tej organizacji, trzy zwycięskie, prawdopodobnie będą kolejne. Tak, no myślę, że będą kolejne. Dałem trzy walki, myślę, że takie trzy, które mogły się podobać i że no, zostanę tu na razie na dłużej, prawda? Dziękuję serdecznie. Tyle, Michał Michalski, Fan 9. Kręci się dalej.